Cześć, dzisiaj przyjechałam na zdjęcia nad Wisłę. Pogoda jest rewelacyjna, kompletnie zachmurzone niebo. Znaczy nie, nie kompletnie. Tam są prześwity granatowe, tam są błękitne, a tam są takie słoneczne, te chmury są bardzo rozświetlone. Chmury, niebo bardzo mi odpowiada. Odpowiada mi też to, że nie ma takiego mocnego słońca, jak ostatnio było, że cały czas świeciło takie bardzo mocne słońce i wszystko było mocno rozświetlone. Wadą tego jest to, że nie ma takiej bryły, nie ma takiej trójwymiarowości w tym krajobrazie. Ale ja lubię też taki krajobraz, który buduje się z kolorów, buduje się z różnych elementów, z kompozycji. Niekoniecznie musi tam występować ta trójwymiarowość. Oczywiście wieje wiatr, znaczy nie oczywiście, wieje wiatr, więc oczywiście ta sytuacja może się zmieniać. Tam jest więcej przejaśnień, a wiatr wieje z tamtej strony tutaj. Więc możliwe, że nawieje te dziurawe chmury na tą stronę. No ale to się okaże za jakiś czas. Tutaj raczej nie będę robiła zdjęć. Będę szła w stronę Wisły, to już jest bardzo niedaleko, i będę chciała robić zdjęcia nad Wisłą. To miejsce, no to tam nad Wisłą, nazywa się Wyspy Zawadowskie i jeżeli jest niski poziom wody, to te wyspy, które tam się tworzą, ponieważ no, wyłażą z tej wody, można na nie przejść. Natomiast w tej chwili, jaki jest poziom wody, nie wiem. Sprawdzałam w Google tenże poziom wody, ale nie ma pomiaru dokładnie w tym miejscu, tylko jest w centrum Warszawy, a potem tam dużo, dużo wyżej. Więc a te różnice potrafią być dosyć znaczne pomiędzy różnymi miejscami. Ogólnie wygląda na to, że ten poziom jest nie za wysoki, więc mam nadzieję, że gdzieś tam będę mogła w te piaszczyste łachy wejść. A jeżeli nie, to porobię zdjęcia w takich miejscach, oczywiście, do których będę mogła dojść. Zawsze coś tam się wykombinuje, coś się zawsze wypatrzy. Jak człowiek jest zmuszony, postawiony w sytuacji bardzo ograniczonej, to wzrok mu się wyostrza i zaczyna dostrzegać rzeczy, których normalnie być może w ogóle by nie zauważył. Przechodzi się przez tą wodę naprawdę ekstra. Oczywiście nie mogłam sobie jednak odmówić zrobienia kilku zdjęć tutaj. Te chmury, które tam są strasznie fajne. Drzewa jak to drzewa. Może się okazać, że to totalny niewypał, te zdjęcia tutaj, ale jak wiecie, ja zawsze na początek lubię sobie zrobić kilka zdjęć takich na rozgrzewkę, takich na to, żeby przestawić się w myśleniu na fotografię, więc może to będzie właśnie ten moment takiego przestawiania się. Dosyć dobrze znam to miejsce, bo nieraz tutaj robiłam zdjęcia i jesienią, i zimą, i późnym latem, wiosną, o takiej porze, w czerwcu jak teraz, no bo chyba to jeszcze ciągle wiosna jest, nie? To jeszcze nie, ale wiem, które, znam te wszystkie tutaj drzewa, wiem, które są fajne do fotografii, które nie, wiem mniej więcej, jak się rozkłada światło. To jest zaleta tego. Natomiast wadą jest to, że to miejsce nie ma dla mnie takiego aspektu nowości, czyli czegoś takiego, co inspirującego. Więc jeżeli nie ma jakichś szczególnych warunków pogodowych, to nie czuję się taka, jakoś taka bardzo zainteresowana tym miejscem. Wygląda na to, że poziom wody jest bardzo niski. Tutaj to zielone tutaj, to bardzo często było zupełnie zalane. Tam dalej jest woda,
ale na niej są potworzone różnego rodzaju wysepki i różnego rodzaju takie łachy są piachu. A tu już jest bardziej rozlane, większe rozlewisko. Może wcale nie jest taki niski ten poziom wody. No więc okazuje się, że jest przejście na drugą stronę. Wystarczy ściągnąć buty i przejść. Jest tutaj płytko, nawet niepotrzebna jest żaden mostek nie jest potrzebny. Jest super fajny piach w tym kawałku rzeczki. Mięciutki, milutki, przechodzi się przez tą wodę naprawdę ekstra. Fajne miejsce tu jest. Płasko. Duża bardzo przestrzeń. To jest bardzo przyjemne dla oka, jeżeli się mieszka w mieście i wszędzie wszystko jest zabudowane, są stosunkowo małe odległości pomiędzy różnymi budynkami i wtedy jak jest się w takiej przestrzeni tutaj dużej, to tak się człowiek napawa tym. Ale przez to, że jest tak płasko, to w gruncie rzeczy to jest mało motywów do fotografowania. Za chwilę ruszam dalej, przejdę w tamtą stronę, podejdę też do wody. Będę próbowała wykorzystać oczywiście ten zachód słońca, o ile on się zadzieje. Ciekawe rzeczy się dzieją na niebie, ale do zachodu jeszcze kawałek zostało. Mam nadzieję, że to tak się będzie pomalutku schodziło i się troszeczkę jednak odsłoni na to słońce, na to światło, to niebo. Że te dziury takie właśnie tutaj przejdą bardziej na tamtą stronę. Tutaj, gdzie stoję, bardzo często płynie woda. Jest piach, widać, że są takie fale od płynącej wody na nim i naprawdę wygląda to super. W tą stronę jest tyle tego rozciągniętego piachu, tam hen widać aż, a w drugą stronę jest tyle. Też dużo. Nie tak dużo jak tamtą stronę, ale też ta przestrzeń jest bardzo duża. Bardzo fajnie tu się robi zdjęcia, kiedy jest śnieg. Raz udało mi się kiedyś trafić tutaj na tą plażę, kiedy była cała pokryta śniegiem i wtedy to robi naprawdę imponujące wrażenia. Ale wtedy nie robiłam zdjęć, nie miałam aparatu i w ogóle to był taki moment w moim życiu, kiedy obraziłam się na fotografię i postanowiłam, że chyba dam sobie spokój na jakiś czas. Ale potem szybko mi przeszło. Ale ten moment śniegu tutaj na tej plaży, no niestety przegapiła. A było naprawdę obłędnie. Tam jest jeszcze więcej niebieskiego. Tutaj chmury są przerzedzone i tutaj napływają te chmury z dziurami. A tam idą wszystkie chmury, które są takie gęste. Więc dla zachodu słońca rewelacja. Wymiana obiektywów na plaży to jest zmora. Trzeba tak uważać, żeby się... Ała! Ale tu na wierzchu jest taka warstwa takiego śluzu. Naprawdę można nieźle rypnąć. Myślałam, że to jest wszystko takie... Myślałam, że to jest czarne, ale takie wyschnięte. A to jednak pod spodem jest taka maś. Ale wracając do obiektywów. Wymiana na plaży obiektywów to jest naprawdę ciężka sprawa. Trzeba tak uważać, żeby nie zapiaszczyć tego wszystkiego. Wiem, że niektórzy mają, specjalnie noszą dwa body z założonymi obiektywami, żeby tego nie wymieniać. No ale ja nie mam dwóch body, więc wymieniam. Ale staram się to robić bardzo ostrożnie. Weszłam tutaj na taką skarpę, bo na tej wyspie, chyba tak to można nazwać, są wyspy Zawadowskie, no więc to jest wyspa chyba. Na tej wyspie jest też taka góra, taki pagórek, wzniesienie, taki troszeczkę wyższy teren
i myślałam, że zrobię stąd zdjęcie, ale niebo nawet jest fajne, ale nie ma nic tutaj takiego na froncie ciekawego, co mogłabym chwycić, więc... Tak jeszcze teraz, jak nagrywam to spojrzałam w tamtą stronę i mimo, że tu jest takie imponujące słońce, to może jednak tam ten krajobraz będzie ciekawszy. Chociaż to wszystko jest bardzo daleko, więc myślę, że w obiektywie to będą po prostu, to będzie po prostu głównie niebo, a nie tego teraz szukam. No i zobaczcie teraz. Nie wiem, czy to w ogóle widać. Aha, no tak, oczywiście. Dobra, teraz. Widzicie, o co mi chodzi? Niby fajnie, niby super, niby piękne niebo i tak dalej, ale oprócz nieba tam nic nie ma. Słońce przepięknie zachodzi, ale ja to już obfotografowałam na wszystkie możliwe strony. Mam kilka bardzo ładnych, wydaje mi się, ujęć. Wy je widzieliście, a może nie, bo może na koniec filmu jeszcze je wrzucę, zobaczę. Ale kilka ładnych zdjęć tego zachodu i w ogóle całego dzisiejszego wyjścia, wydaje mi się, że kilka ładnych zdjęć było. Ja już kończę, bo tutaj wszystko już zachodzi, za chwilę się zrobi ciemno. Ja już kończę, żegnam Was, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia następnym razem. Oczywiście zrobiłam jeszcze kilka zdjęć po drodze w ostatniej chwili, bo tutaj te kolory, które w tej chwili na niebie są obłędne. Nie wiem, jak to wyszło, bo to już tak na szybko robiłam, ale mam nadzieję, że przynajmniej jedno zdjęcie z tego będzie. A teraz już się naprawdę z Wami żegnam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia następnym razem.